Strajk odbywał się pod hasłem Solidarność naszą bronią. Przyłączyły się do niego również mieszkanki Jeleniej Góry z Agnieszką Grzędą na czele. Jakie postulaty dziś głosicie? Oczywiście żądamy pełni praw reprodukcyjnych, państwa wolnego od zabobonów, wdrożenia i stosowania konwencji antyprzemocowej oraz poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet. Zapytaliśmy kobiety, dlaczego zdecydowały się na udział w strajku i o co przede wszystkim walczą, co chciałyby zmienić. To, żebyśmy po prostu my kobiety decydowały za siebie i tyle. Za czym dziś postulujesz? Za tym, żeby ludzie nie dokonywali wyboru za nas, zwłaszcza mężczyźni. Popieram młodych. I młodzi mają prawo decydować o własnym życiu, o własnym ciele, ale nie żeby rząd decydował i wiedział, co kobieta pragnie. Postulujemy o to, żeby pomóc naszym córkom, pomóc młodemu pokoleniu, żeby nie musiały rodzić martwych dzieci lub chorych, nieuleczalnie chorych. Kiedyś kobiety miały większe prawa, jak pani uważa? Tak, większe. A teraz w ciemnotę im robi. Kto te dzieci upośledzone będzie rodził? Kto ich będzie chował? Przede wszystkim sama o sobie decyduje, czy ja mam rodzić, czy ja mam nie rodzić. I tak samo przemocy. Ogólnie ze wszystkimi hasłami. Rząd też mi nie pasuje. Rząd na pewno się nas wystraszył, ponieważ ta pierwsza ustawa, którą wystosowało Lord Lewis, nie weszła w życie. Oni to odrzucili. Także na pewno się nas wystraszyli, ale w nas jest siła, więc nie damy sobie wejść na głowę. Udział w akcji w Polsce wzięło ponad 80 miast, zarówno największe aglomeracje, jak i małe i średnie miejscowości. Chcemy odzyskać pełnię praw naszych. Chcemy, żebyśmy były równomiernie traktowane jak mężczyźni, bo nie jesteśmy ani mniej inteligentne, ani mniejsze, ani słabsze. Nie jesteśmy idiotkami. Żądając pełni praw reprodukcyjnych, wdrożenia i stosowania konwencji antyprzemocowej oraz poprawy sytuacji ekonomicznej, kobiety pokazały, że są solidarne.